Zawsze chciałam wygrać zawody. Teraz są wakacje. Wszyscy wyjechali gdzieś poza mistrzostwa, a ja nadal siedzę. A dopiero wyjadę na kolonie pod koniec wakacji. Co to robić? Chciałabym wygrać takie zawody. Szczególnie na moim fantastycznym koniu Domino. Wygralibyśmy wszystko. Od zawsze chciałam wygrać takie zawody. Albo po prostu w nich uczestniczyć. Uwielbiam jeździć konno. Ale nie, moja mama mi nie pozwala wyjechać za Mistral. Wiem, Mistral jest przepiękne. Pełne zielonych drzew, liści, traw, wszystkiego. Ale mi już się to trochę znudziło. Chciałabym poznać świat, a nie siedzieć ciągle na tyłku. Tym bardziej, że nie mam co tutaj robić. Jedyną atrakcją, którą jest w wakacje, to to, że moja kuzynka może przyjedzie i to tylko może. Wtedy cokolwiek będę mogła robić, niż siedzieć i mówić sama do siebie. Naprawdę, dlaczego moja mama jest taka niedobra i nie pozwala mi nigdzie wyjechać? Córeczko, mogłabym cię poprosić na chwilkę, abyś do mnie podeszła? Tak, mamo, już biegnę. Wiem, to ciocia właśnie wróciła z Jorvigu. Ma dla ciebie kilka niespodzianek. No, dla mnie też. Miała nam przywieźć kilka siodeł i innych rzeczy. Zawieź jej kilka słoików i niektóre rzeczy, które ci przygotowałam w torbie. Ja nie mogę jej tego zawieźć, ponieważ mam za chwilę dyżur w lesie Mistral. Mam nadzieję, że tym się zajmiesz. Dobrze, mamo. I już jesteś gotowy, Domino. Jeszcze tylko torba, którą nam dała mama i możemy jechać. Szkoda, że jest to jedyne zajęcie, które nam przydziela mamusia. No ale cóż, ona jest zajęta i nie rozumie tego, że ja bym chciała coś innego porobić. No to jedziemy! Przyznaję, Mistral jest piękne, ale mimo wszystko chciałabym się wyrwać gdzieś z Mistral. Mam już 13 lat, a nadal nie wyjechałam ani razu poza ten piękny teren. Wiem, mówię piękny teren i narzekam. W ogóle się nie trzyma kupy, ale chciałabym jednak zwiedzić świat, a szczególnie wyjechać na jakieś zawody. Co o tym myślisz, Domino? Pewnie też byś chciał coś od życia mieć. Boże, Domino, co ja bym bez ciebie zrobiła? Jesteś najfantastyczniejszym koniem na świecie, najlepszym. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Tak się rozumiem bez słowa, po prostu... Ach, bardzo cię lubię, Domino, nawet kocham. Jesteśmy już blisko cioci. Ciekawe, jakie niespodzianki dla nas ma. Teraz tak, Domino, pogadam z ciocią z godzinkę, a ty sobie odpocznij. Potem wracamy do domu. Miłego odpoczynku, Domino. Idę sobie pogadać z ciocią. Na pewno ma jakieś ciekawe historie do opowiedzenia.
ciociu! O, przyszłaś, Lili! Jak się cieszę! Wiesz co? Mam dla ciebie niespodziankę. Niedługo przyjedzie twoja kuzynka. Naprawdę? Tak. Przyjechałam dzisiaj z moją koleżanką, więc nie mogę dzisiaj za dużo z tobą gadać, ale mogę ci powiedzieć, że za kilka dni przyjedzie twoja kuzynka. A tutaj mam rzeczy, o które prosiła twoja mama. Dziękuję, ciociu, ale się cieszę! Wracam na koniec. To jest, słuchajcie, pierwszy odcinek z nowej serii, która będzie się nazywać, uwaga, 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 jak już wiecie, Domino. Tak. Nie będzie to długa seria, właściwie serial. Jak już poznaliście bohaterki, bohaterką główną będzie oczywiście nasza Lili, jej kuzynka, która jeszcze nie ukazała się, ale zobaczycie, będzie. No i będzie bardzo, bardzo wesoło, kolorowo. Także pamiętajcie o subskrypcji, żeby nie przegapić następnego odcinka z tego serialu, bo będzie dużo, dużo się działo, naprawdę. Planowałam to bardzo długo, dlatego też były takie przerwy, mało filmików i tak dalej, ale nie martwcie się, wracam, aż wolałam w klawiaturę. Wszystko będzie super i dajcie łapeczkę w górę, komentarz i subskrypcję, co sądzicie o nowej serii i cześć!